Szanowni Państwo, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej składa dzisiaj wniosek o odwołanie pana Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ten wniosek jest wnioskiem w obronie uczciwości polskich policjantów, w obronie neutralnej policji, policji neutralnej wobec wpływów politycznych PiS. To jest wniosek, który przeciwdziała rozrostowi tej politycznej ośmiornicy, która zagarnęła Komendę Główną Policji, wszystkie stanowiska funkcyjne w Policji. Ośmiornicy, która mackami oplotła komendy wojewódzkie, komendy miejskie, komendy powiatowe, nawet komisariaty. To jest wniosek przeciwdziałający polityce personalnej, czysto politycznej w komendach realizowanej przez pana Mariusza Błaszczaka, ale realizowanej przez pana ministra Zielińskiego. Przypomnę, jak było za rządów Platformy Obywatelskiej. Zastępcą Grzegorza Schetyny, ministra spraw wewnętrznych i administracji, był pan minister Rapacki. Policjant, fachowiec, nie polityk. On odpowiadał za policję. Zastępcą Mariusza Błaszczaka jest minister Zieliński. Polityk z krwi i kości w złym znaczeniu tego słowa. Człowiek, który realizuje decyzje polityczne swoich kolegów, podejmuje decyzje o obsadzie poszczególnych komend, komisariatów policji. Na to naszej zgody być nie może, zwłaszcza w kontekście tragicznej śmierci, torturowania młodego człowieka we Wrocławiu i niestety, ale nagród, awansów, które miały miejsce po tym tragicznym zdarzeniu. Nie tak powinno wyglądać kierowanie policją. O szczegółach wniosku pan Marek Wójcik. Szanowni Państwo, polityka ministra Błaszczaka w stosunku do podległych mu służb mundurowych doprowadziła do dezorganizacji tych służb i do ich upolitycznienia. Przypomnę, że już w zeszłym roku informowaliśmy o tym, że ze służb mundurowych wyrzuca się fachowców, zastępując najważniejsze stanowiska kierownicze w służbach mundurowych osobami bez potrzebnego doświadczenia, bez potrzebnych kompetencji. Dziś ta polityka personalna ministra Błaszczaka przynosi swoje tragiczne skutki. Pokazuje to bardzo wyraźnie sprawa Igora Stachowiaka i fakt, iż policja przez ponad rok nie była w stanie wyciągnąć wniosków ze śmierci Igora Stachowiaka. Policja nie była w stanie wyjaśnić okoliczności śmierci na komisariacie we Wrocławiu. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że dochodziło do prób zatuszowania tej bulwersującej sprawy. W ostatnich miesiącach byliśmy również świadkami kompletnego chaosu w Biurze Ochrony Rządu. Przypomnę, że doszło do bardzo wielu incydentów zagrażających bezpieczeństwu najważniejszych osób w państwie. Niestety ta polityka kadrowa ministra Błaszczaka dotyka również Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej. To tylko kwestia czasu, kiedy również w tamtych służbach dojdzie do równie spektakularnych i równie tragicznych sytuacji. Dlatego dalsze zajmowanie stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji przez pana Mariusza Błaszczaka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków. Uważamy, że pan minister Błaszczak powinien jak najszybciej stracić swoje stanowisko. Dlatego przygotowaliśmy wniosek o odwołanie. Za chwilę ten wniosek składamy u marszałka Sejmu.